Dzień dobry, witajcie. Ja już po bociankowym. Słuchajcie, ekstra było wczoraj super. Miałyśmy właśnie takie baby shower. No mega fajnie było. Powiem wam, że w super miłym towarzystwie spędziłyśmy czas. W sumie byłam na miejscu od 14 do prawie 22, także no naprawdę dobrze się bawiłyśmy, a dzisiaj jesteśmy znowu w jagodziankowym szale, dlatego mam takie pięknie, lekko fioletowe zęby, dlatego że byliśmy znowu w Urshi Cakes i w trakcie oczekiwania w tej jakże długiej kolejce, tutaj Andrzej wam wklei jej zdjęcie, żebyście mogli to zobaczyć, dostawaliśmy takie coś do picia, takie chłodne. To był serek homogenizowany z jagodami i to było pyszne, ale już mam trochę fioletowy język. Ale to, co najważniejsze, skrywa się, słuchajcie. O tu. Co my tu mamy? To nie jest wszystko dla nas, żeby ktoś sobie nie pomyślał. O, to jest jagochmurka, czyli to jest w ogóle dla naszych sąsiadów. Być jak już się jedzie i uskutecznia taką wyprawę. To prezenciki, słuchajcie, które wczoraj dostałam. Tu mamy właśnie tą nowość, której ja bardzo chciałam spróbować. Czyli to jest taka jagochmurka, ale z kremem pistacjowym. To się nazywa pistacja pod pierzynką, czy coś takiego. Pistacja pod jagodami. Pistacja pod jagodami. Albo, no. O, pistacja pod jagodami, tak, no. No to tak. I ja już czuję, jak to pięknie jagodowo pachnie. To jest chyba ten sam krem, który jest w eklerach, wiecie? Więc jestem przekonana, że to będzie przepyszne. A w tych pozostałych dwóch pudełkach mamy taką klasykę gatunku, czyli jagodzianki. Wzięliśmy ich 5. Dwie będą dla rodziców, jedna dla sąsiadów i dwie dla nas. No, także tak. Andrzej, słuchajcie, dojada, jeszcze sobie tutaj odłożył narze drożdżówki, narze wypieki. Były 3 zestawy, 2, jedną już Andrzej zjadł na śniadanko i są pyszne, naprawdę. Jeżeli macie chwilę, żeby zrobić sobie takie domowe drożdżóweczki, to one są absolutnie przepyszne. Przepis na ciasto jest taki sam jak na jagodzianki, które robiłam. Także możecie cofnąć się pod film o domowych jagodziankach i użyć sobie tego przepisu na ciasto, który wam tam kleiliśmy. Andrzej, ubierzemy się za jedzenie? No, że tak. Tak, jesteśmy w klimacie jedzeniowym, to ja mogę zrobić jeszcze sekcję kawową. Ostatnio piłem kawę z palarni La Cava, to była kawa Fragola. A teraz mam, jak to się nazywa? Super Tuscan i dzisiaj sobie w końcu już idealnie jestem z młynkiem dostosowany do nowych ziaren i powiem wam, że jest w pytkę. Naprawdę. Taka dla tych osób, które nie lubią kwasowości, a lubią takie nuty mocno czekoladowe, to jest strzał w dziesiątkę. I od razu wam pokażę, tam w szafce, słuchajcie, widać 3 czekolady. A to dlatego, że w końcu właśnie, jak już mamy meble i się odgruzowujemy, to pozbywamy się rzeczy. Andrzej wam już mówił, że udało nam się sprzedać rowerek i to jest ekstra, już go nie ma, także w tym jego biurze jest więcej miejsca. A mi się udało pozbyć gitary. Nie wiem, czy wiecie, może nie wiecie, bo chyba o tym sobie nigdy nie mówiłam. Ale coś tam potrafię sobie poprzytąkać na gitarze. Andrzej zresztą też. I tak się składa, że Andrzej ma gitarę elektryczną i akustyczną, a ja miałam gitarę klasyczną. I ponieważ już od dawna robię sobie w kółko paznokcie, takie raczej dłuższe niż krótsze, w sensie one są takie, wiecie, no, tak za opuszek delikatnie, ale do grania na gitarze to już jest za długo, no to ja od dawna na tej gitarze nie gram i ona się tak tylko kurzy niepotrzebnie i miałam taki, kurde, no szkoda, żeby się kurzyła, może jakiemuś dziecku się przyda i stwierdziłam, że nie będę jej sprzedawać, tylko ją oddam i to było super posunięcie, napisałam, że oddam za czekoladę, dostałam 3 czekolady, takie ogromne, pani przyjechała, wzięła dla córki, była bardzo zadowolona, także fajnie, że mogliśmy sprawić, że komuś zrobiliśmy dzień, zainteresowanie w ogóle było bardzo dużo chętnych było na tą gitarę, no ale kto pierwszy, ten lepszy. Pani od razu powiedziała, że już ona chętnie bierze, przyjedzie tego samego dnia, a mi zależało na tym, żeby no po prostu się oddać, żeby ona nie zagra cała miejsca. Wiecie, gdyby nam przyszła faza nagrania, to mamy jeszcze 2 gitary, one stoją i gracą przestrzeń u rodziców. Jedna stoi u rodziców, jedna jest jeszcze w domu. Tak.
No, także tak. Andrzejku, i na co postawiłeś? Na razie jeszcze na nasze domowe wypieki. Tak, a ja chyba, i powiem wam, że tutaj mam dylemat, ale chyba najpierw spróbuję tego, bo jestem taka turbo ciekawa, jak to smakuje. Także chyba pójdę najpierw w tego placka. Ja już mam mojego placka i słuchajcie, wszyscy chwalą się na Instagramie, jacy są brudni po tym, jak to jedzą, bo jest taki konkurs u Ursi, że można wygrać torbę taką fajną, płócienną, ale ja już taką torbę mam, więc stwierdziłam, że nie przystąpię do challenge'u i posłużę się widelcem i nożem. Tak ostatnio jadłam też jagodzianki i przetrwałam, także mam nadzieję, że tym razem dam radę. No ale dobra, próbujemy, moi drodzy. To jest coś dla fanów pistacji. Ja bym taka, zwykła lepsza. Ale nie, no jest bardzo mocno pistacjowe. W sensie jak ktoś oczekiwał pistacji, to się nie zawiedzie. Ja kocham pistacje. Uwielbiam je. Słuchajcie, nawet kiedyś złamałam sobie zęba jedząc pistacje. Tak trochę ukruszyłam. Ale o, fioletowe wszystko. Ale nie żałuję. Jest przepyszne. No powiem wam, że wygląda to pierwsza klasa. Zobaczcie. Pod spodem jagody. Na to masakrycznie dużo kremu pistacjowego. Na wierzchu znowu jagody. Jest to absolutnie przepyszne. Mi smakuje bardzo, ale ja jestem naprawdę takim freakiem, jeżeli chodzi o pistacje. Jeżeli nie jesteście fanami, no to wiadomo. Odradzam, bo to jest po prostu... tak pistacjowe, że już chyba bardziej by się nie dało. No. Także ja lecę jeść dalej. A wam, jeśli narobiłam smaka, to sorki. Jak ja się najadłam, moi drodzy, to wy nie macie pojęcia, ale to było absolutnie niebo w gębie. Ja kocham pistacje. Naprawdę. Jestem absolutnym psychofanem tych orzeszków. Także tak, a teraz zabiorę was chyba, może, zobaczę, do pokoju Andrzeja i trochę sobie tam jeszcze uporządkujemy parę rzeczy. Ale zanim, to do kobiet mam teraz takie fundamentalne pytanie, tak sądzę, na lato. Czy, jeżeli używacie depilatora, to jesteście takie twarde, żeby wydepilować sobie całe nogi naraz? Bo nie wiem, jak wy robicie, ale pochwalę się wam teraz moją głupotą. Ja dzisiaj, słuchajcie, pojechałam do ludzi. Byłam, jakby wiecie, ubrałam się, pojechałam do ludzi po tej jagodzianki, były tam tłumy w kolejkach i ja stwierdziłam, że mi te tłumy nie przeszkadzają i mogę być takim trochę wsiurem w mieście, bo zobaczcie, jak ja wyglądam. Ja nie wiem, czy to widać, ale mam ogolone nogi do kolana. I nie ogolone powyżej kolana, tylko ja mam, słuchajcie, to szczęście, że ja mam po prostu takie jasne włoski, że ich aż tak nie widać, ale wyglądam jak taki trochę, powiedziałabym, plastuś. Także tak. Andrzeju, a ty myślisz, że dałbyś radę wydepilować sobie całą nogę naraz? Ja w ogóle uważam, że... Otwieram kącik dyskusyjny. Ja w ogóle uważam, że depilowanie ud strasznie boli. I powiedzcie mi, jeżeli macie depilator, to czy wy dajecie radę? Bo ja, u mnie to się zawsze kończy tak, że ja sobie wydepiluję nogi do kolana, a potem zaczynam depilować uda i mnie tak boli, że po chwili rezygnuję z tego planu i sięgam po prostu po maszynkę. Także zobaczymy, jak będzie tym razem, ale zanim postanowię się potorturować, to pokażę wam jeszcze jedną rzecz, którą będę wyrzucać, dlatego że miałam pokazywać rzeczy w, jakby w takim... Już nie będzie denka, o to mi chodzi. I już nam wyparował totalnie zapach z tego. To jest dzika figa z Ritualsa. Przepiękny jest ten zapach. Patyczki same w sobie jeszcze trochę pachną, ale już w tym pojemniczku nic nie ma. Więc wyciągniemy sobie nowe patyczki. No i właśnie możemy przejść do tego pokoju, dlatego, że tam w szafie mam ukryte te patyczki. I zobaczcie teraz, jak to tu wygląda. Jest biureczko, tu jest kącik gratów. O, w ogóle tu jest jeszcze jedna gitara właśnie, o której wam wspominałam. Tu zniknął rowerek. To trzeba złożyć i wyrzucić, to trzeba wywieźć do rodziców. No ogólnie jest tu jeszcze co uporządkować.
A ja w szafie, bo ta tuba jest dosyć duża. W mojej szafie z ciuchami, moi drodzy. Kryłam tubę z zapachem. Oczywiście to jest rytuał, jakby don't judge me, okej? Okay? Ludzie, nie oceniajcie mnie. Każdy ma rzeczy, które lubi. Ja akurat lubię rytualsa. No i co, Andrzeju, pomożesz mi? Zademonstrujesz widzom, jak to wygląda? O ja! Ej, nie wiedziałem, że to jest takie ładne. Mogę to odpakować, muszę to odpakować. Musisz to odpakować, Andrzeju. O, Andrzejek założył dzisiaj nowe skarpetki. Andrzeju, jak ci noszą się skarpetki z Pumy? Bo Andrzejek jest fanem skarpetek z Adidasa. Bardzo nie, dobrze, że się je nosi. Aha. Ale spoko są. No to sobie pogadałam. O, udało mi się. O. O. O właśnie. Ale to jest ekscytujące. Mam wrażenie, że na początku strasznie alkoholem pachniało. No. No bo tam jest alkohol, dlatego to wyparowuje, no nie? No wiem, no. Tak, no niestety nie jest to kolekcja, która jest na stałe dostępna. Ten zapach to wersja limitowana, ale patrzcie, złoty, a skromny. Andrzeju, dawaj patyczki. Pięknie to wygląda. Uważam, że przepiękne są te opakowania, przepiękne są te zapachy. Przepiękne jest wszystko. W czwartek, słuchajcie, będę u fryzjera i u fryzjera, u którego będę, sprzedawana jest kalmia. Czyli marka Karoliny Stylizacji i Darka DG. Więc Andrzeju, jeszcze na górze są te. Wiem, ale tak zrobiłem. W ogóle chyba sąsiedzi do nas pukają. Tak? Tak słyszałem. A ja nie słyszałam. Bo mówiłaś. A, już. Dobra. I to musi, no faktycznie ktoś dzwoni. I to musi chyba sobie tak stać tutaj, bo tu mi się nie zmieści. Ale tu jest miejsce, więc tak sobie będzie stało przy telewizorku. Zamiast od razu wziąć się za sprzątanie, stwierdziliśmy, że jeszcze przyjedziemy do rodziców, no bo dzisiaj jest dzień taty, więc przywieźliśmy jagodzianki. Ale moi drodzy, cóż jest cenniejszego niż czas ojca z synem i zobaczcie, typowy, powiedziałabym, polski dzień ojca, czyli chłopy na robocie. Jakiś geniusz zła kiedyś na ten samochód przykleił folię i przykleił ją od zewnątrz. Więc ona od słońca, ale to idzie. Więc ona od słońca... Wiadomo, co się z nią stało. No, kiszka się stała, zareagowała i teraz wystąpił problem przy ściąganiu, więc panowie walczą. To jest taki quality family time. No. Ale powiem wam, że to po prostu tak troli, że tylko pawia nad tym puścić. Naprawdę. Mission completed. Widać samochód w środku. Aż cichnie. No. 1 hour later. W innym miejscu. Już wam kiedyś pokazywaliśmy, ale to potem powiemy, gdzie jesteśmy. Wróciliśmy, słuchajcie, do domku. Tak jak widzieliście chyba, byliśmy w Parnikówce. Parnikówka to w sumie miejsce, które odwiedzaliśmy już wcześniej, prawda, Andrzejku? Jedzonko było przepyszne, jedliśmy krewetki, jedliśmy też pierożki, no i te pierożki to jest tam niebo w gębie, naprawdę. Mega giga polecajka. Wróciliśmy do domu, zjedliśmy jagodzianki, dlatego jestem taka fioletowa, już wam ich nie pokazuję, nie będę was denerwować. Jedliśmy jagodzianki od Urszi. Wszyscy wiemy, jak pięknie wyglądają, więc już darowałam wam widok mnie jedzącej kolejną bułę. Ale wypadałoby się wziąć za to, co zapowiadałam już wcześniej, czyli za ogarnięcie pokoju. A tymczasem wróciliśmy i od 1,5 godziny oglądamy AJ'a. W ogóle Andrzej pokazał mi ten kanał i tak mnie to wciągnęło, że co chwila coś oglądamy, nadrabiamy te stare filmy. No i
To, co najbardziej do tej pory mi się podobało, to była ta formoza. No i ten... gdzie sobie naciągnął mięsień? To byli antyterroryści? Kontrterroryści. Czy kontrterroryści? No to grube to było. To było grube. W ogóle naprawdę mega, mega fajny kanał. Jeżeli ktoś lubi takie sportowe rzeczy oglądać. I nie tylko w sumie, no bo o służbach faktycznie czegoś ciekawego się można dowiedzieć. Ale ma to taki sznyt sportowy. A my teraz z Andrzejem takie koksy będziemy, co? My takie koksy? Ty jesteś masz trenera personalnie. Nie no, żartuję ja oczywiście. Ja właśnie nie byłem 2 tygodnie, ale nie, żebym nie robił żadnych rzeczy fizycznych przez ten czas. No to prawda, jakoś tak wyszło, że Andrzej miał inne rzeczy do dźwigania tutaj. Były też spacerki, więc żeby nie było. No, ale koniec gadania, słuchajcie, idziemy posprzątać. Czy ja wam pokazywałam ten bałagan w końcu, jak on wygląda? Nie jestem pewna, więc pokażę wam go jeszcze raz. Może, żeby was nie nudzić samym sprzątaniem, to zrobimy takie przed i po. Tak to obecnie wygląda. O, tu są rzeczy Andrzeja. A tu jest właśnie taki kącik gratów. I powynosimy już to wszystko. Tak, żeby zostały tu tylko rzeczy, które muszą zostać. Czyli pewnie zostanie gitara, zostaną krzesła, kierownica. No i pewnie to niestety też. Ale coś pomyślimy. A wszystko to, co jest na podłodze, w pudełkach i tak dalej, musi w końcu trafić do szaf. Dobra, tak słuchajcie, wygląda pokój po drobnych porządkach. Oczywiście trzeba to jeszcze posprzątać, ale nie wiem, czy wy też tak macie, ale zaczynam coś układać. Biorę coś, czemu nie mogę znaleźć miejsca i potem wyciągam inne rzeczy, bo coś wykładam, przekładam. No skomplikowane to jest. O, jak znowu się tu zrobiło straszne echo, więc Andrzejowi może być jutro trochę niewygodnie pracować. Ale mówi się trudno. Tu mamy napoje i rzeczy, które na razie tu zostaną. Kierownica będzie tak czy siak stała w tym pokoju. Jest tam lampa, którą trzeba zamontować, ale najpierw trzeba dokończyć akcję sufit i ona zostanie dokończona wtedy, kiedy przyjdą też listwy przypodłogowe, więc to już jest, słuchajcie, na finiszu. W związku z tym tam jeszcze pod krzesłem kryje się trochę gładzi, ale jak już skończymy te sufitowe akcje, to wszystko stąd wyjedzie. Gitara Andrzeja. Ramki jeszcze sobie na razie tu poleżą. Ta jedna jest uzupełniona, bo to jest ta z tego starego mieszkania. Ona na razie sobie tak tutaj grzecznie postoi. Na pewno chciałabym w mieszkaniu takie ramki popowieszać. Chciałabym, żeby było generalnie jakby sporo tych naszych zdjęć, żeby tak było, wiecie, domowo. Ale zanim to chciałabym, wiecie, ustawić tutaj łóżko, w salonie stół, tak żebym wiedziała jakby co, gdzie stoi, żebym sobie mogła jakby wybrać, w które miejsce chcę te zdjęcia powciskać. Także tak, no wydaje mi się, że jest tu dużo lepiej, przy okazji ogarnęłam kilka rzeczy w szafie. Zaczęliśmy, tutaj mam rzeczy na oddanie. Nie kole, ale to co jest w pudełku jest na oddanie. Przy okazji zaczęłam sprzątać też znowu tutaj i powiem wam, że ta podkładka to jest ewidentnie za mało, bo teraz kiedy jest sezon letni, noszę jedne adidasy, drugie, trzecie, noszę sandałki, noszę klapki, brakuje mi miejsca, żeby to odstawiać, a mamy bardzo dużo wolnych, wiecie, tych szaf o tych tam górnych, więc wymyśliłam sobie, że część tych butów, tych, które rzadziej używamy, takie właśnie jak pantofle i wiecie, takie buty typowo na wyjścia, powędruję sobie właśnie tam w te szafki, na górne pięterka, a tu na tej dolnej części i na tej górnej części pojawi się taki stojaczek na buty z Ikei, tak żeby tych butów tu przyszło więcej, bo w tym momencie nasze buty się tu nie mieszczą, a mowa jeszcze buty jakichś ewentualnych gości, którzy nas odwiedzą, także no musi być grana Ikea, słuchajcie, pewnie jakoś w tym tygodniu. Także tak, porządki porządkami. Tutaj jeszcze jest taki
kącik do ogarnięcia. Andrzej walczy. Andrzeju, powiesz widzom, co cię tak męczy? No bo jakieś 50 dni temu, wiem, bo Kasia ma serię, zaczęliśmy grać w Duolingo, nie? I akurat tak wyszło, że miałem sporo takich premii i byłem na pierwszym miejscu w lidze, taki tygodniowy. Jakaś typiara ze mną, no stop mnie przebija teraz. Ja co muszę robić? No muszę ją przebijać, bo ona mnie przebija. No to jest dramat. A Andrzej chce być pierwszy, dlatego że liga się kończy za kilkanaście minut. Dokładnie. I Andrzej chce skończyć ją na pierwszym miejscu, więc... No a ty typiara cały czas ciśnie. Andrzej od 2 godzin non stop klika w angielski. No masakra. Ja tyle punktów już dostałem dzisiaj 3 razy, że więcej punktów i lekcji nie robiłem nigdy. Mam 2633 punkty, a typiara ma 2370, ciągnie dalej, mam jeszcze pół godziny, mam nadzieję, że już jej się znudziło. Bo mi się już dawno znudziło, ale chcę być pierwszy, no. Kasia już raz była. Tak, ja już raz byłam pierwsza. Andrzej też chce być. Andrzej walczy, słuchajcie, Andrzej mocno walczy. W ogóle już się kończy, ale mamy takie, słuchajcie, piękne zachody słońca z tego mieszkania, że po prostu wieczór w wieczór się zachwycam. No ale dobrze. Zaraz będzie ciemno, będzie żółtnik. Żegnamy się chyba z widzami, tak. Tak, Andrzejku? Także dziękujemy wam bardzo za ten film. Pamiętajcie, żeby nam dać łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dzwoneczek. Kliknijcie dzwoneczek. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, pa!